Mali i średni operatorzy telekomunikacyjni byli i są społecznie odpowiedzialni. Skąd można wyciągnąć takie wnioski? W ciągu ostatnich 5 lat dostaliśmy kilkaset wniosków zgłaszających małych operatorów telekomunikacyjnych do konkursu. Działacie w środowiskach lokalnych. Sporo robicie na rzecz organizacji społecznych, które są w waszych miastach, w waszych gminach. Współpracujecie z władzami samorządowymi. Jesteście otwarci na nowe pomysły. Znane są wasze działania na rzecz ochrony środowiska. Znakomicie kształtujecie relacje ze swoimi pracownikami. To wszystko składa się na nowoczesny CSR. Pochwalcie się tym również w środowisku operatorskim. Sprawdźcie, by wasze działania zyskały rozgłos ogólnopolski. Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę projektu, ściągnąć plik, który jest zgłoszeniem, wypełnić go, opisać swoje działania i wysłać do nas na maila teleodpowiedzialni@misiot.pl. Czekamy na wasze zgłoszenia do końca lutego 2024. Następnie do pracy przystąpi kapituła. Wyniki tej pracy poznamy podczas uroczystej gali na zjeździe Misiot w Janowie Podlaskim. Wtedy też poznamy teleodpowiedzialnego 2023 roku. Wszystkie historyczne zgłoszenia są zapisane w bazie dobrych praktyk. Zgłoszenia do obecnego konkursu także będą zapisane w tej bazie. Ta baza służy do tego, żeby mali i średni operatorzy telekomunikacyjni mieli do niej dostęp, uczyli się i mogli planować swoje przyszłe działania w zakresie CSR. Bądź odpowiedzialny, weź udział w konkursie i działaj w zakresie CSR. Zapraszamy! Thank you.